Tomasz Lis, witam Państwa po wakacjach i zaczynamy od wydarzeń ostatnich dni, które bardzo wiele powiedziały o polskiej polityce, o polskich sojuszach, o polskich sojusznikach, o stosunku sojuszników Polski do naszych obecnych władz. Gwoździem programu uroczystości w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej miał być oczywiście przyjazd Donalda Trumpa, który już w czwartek wieczorem zapowiedział, że do Warszawy nie przyjedzie. Pretekst, jaki wymyślił sobie, był lichy huragan, który tak naprawdę jeszcze nie uderzył, jeśli w ogóle uderzy we Florydę. Czy ktokolwiek może być tym zdziwiony? Nie. Nikt, kto zna Trumpa, kto obserwował Trumpa, nie może być tym zdziwiony. Nie może być tym zdziwiony także nikt, kto obserwował, jak polskie władze, polski prezydent nadskakiwali mu w różnych sytuacjach, goniąc niemal za Trumpem w okolicach schodów Wind albo podpisując z nim pseudoważne porozumienie, stojąc obok biurka prezydenckiego w gabinecie owalnym. Sytuację poniekąd uratowała kanclerz Angela Merkel, która słysząc o tym, że Trump do Polski nie przyjedzie, do Warszawy postanowiła się wybrać. Mieliśmy też bardzo dobre wystąpienie prezydenta Niemiec, pana Steinmeiera, który po raz kolejny, biorąc pod uwagę, że to nie pierwsze takie wystąpienie polityka niemieckiego, prosił o wybaczenie i w żaden sposób nie uchylał się w imieniu Niemiec, w imieniu narodu i państwa od winy oczywistej, winy Niemiec za zbrodnie dokonane i w czasie kampanii wrześniowej, i w czasie całej II wojny światowej. Nieobecność Trumpa może być oczywiście epizodem, za jakiś czas nie będzie miała już najmniejszego znaczenia, ale każe zadać pytanie o to, jakie naprawdę są relacje polsko-amerykańskie, jaka naprawdę jest pozycja Polski. Każe też zadać pytanie zupełnie fundamentalne. Czy ktoś taki jak Donald Trump, który nie jest w stanie zachować się z szacunkiem wobec swojego jednak ważnego sojusznika, jakim jest Polska, czy ktoś taki stojąc na czele państwa, jakim jest Ameryka, czyli największego mocarstwa, jedynego w gruncie rzeczy mocarstwa wewnątrz sojuszu NATO, może gwarantować Polsce bezpieczeństwo, gdyby powtórzyło się, nie daj Boże, coś, no choćby bardzo, ale to bardzo daleko, przypominającego 1 września 1939 roku. Czyli jakim tak naprawdę sojusznikiem dla Ameryki jest Polska? O tym już za chwilę profesor Roman Kuźniar. Polska jest ważnym partnerem Stanów Zjednoczonych. Z Białym Domem relacje są bardzo dobre. Z panem prezydentem Trumpem, z otoczeniem pana prezydenta Trumpa. Są znakomite, bardzo dobre. To w sposób jednoznaczny pokazuje, jak bardzo bliskie i dobre są dzisiaj kontakty pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Te relacje umacniają się bardzo wyraźnie. Relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne.